Sylwia Jarmołkiewicz, witam serdecznie. To jest Skaner Grudziądza. Dzisiaj w naszym studiu goszczę prezydenta Grudziądza, pana Roberta Malinowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, panie prezydencie, właściwie ten mijający tydzień zdominowało jedno. Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Grudziądz ma dwóch posłów. To dobra wiadomość? No dla mnie dobra, bo oprócz tego, że jestem prezydentem miasta, to jeszcze jestem przewodniczącym zarządu powiatu Platformy Obywatelskiej i patrząc z tego punktu widzenia, mieliśmy taki cel, żeby było właśnie dwóch posłów z Platformy Obywatelskiej z Grudziądza i ten cel został osiągnięty. Jest doświadczony pan Janusz Dzięcioł i jest młody kandydat na posła rozpoczynający dopiero swoją pracę poselską Tomek Szymański, mój najbliższy współpracownik. Mam nadzieję, że wykaże się również, tak jak w pracy w urzędzie jako sekretarz, że wykaże się również w swojej pracy poselskiej z pożytkiem dla naszego miasta. Frekwencja, to też jest istotne. My się uczymy już demokracji, jest coraz lepiej. Ale jeżeli chodzi o frekwencję, to jest dużo do zrobienia. Jeszcze jest wielu wyborców, wielu mieszkańców, którzy nie korzystają ze swoich praw wyborczych. Nie wierzą, że ten ich głos może w czymkolwiek zdecydować. No jeszcze cały czas musimy pracować, żeby przekonać tych mieszkańców, którzy mają czynne prawo wyborcze, żeby z niego skorzystali, żeby wzięli decyzję w swoje ręce. No tak z przykrością muszę powiedzieć, że nie jest, bo mniej więcej jest to około 50% wyborców idzie do urn, reszta uważa, że nie ma wpływu na to. Nie za dobrze dzieje się z polską lewicą. Wynik Janusza Palikota, jego ruchu, no, zaskoczył wszystkich. Mnie też zaskoczył. No, dwukrotnie byłem zaskoczony, bo jednak osób o poglądach lewicowych mamy w Polsce sporo. W Grudziądzu, jakby nie patrzeć, we wszystkie wybory to jest od 20 do 23%. Szukają swoich kandydatów. Część z nich zagłosowała właśnie na ruch Palikota, co dla mnie jest dużym zdziwieniem, bo ten ruch powstał niedawno. Program gospodarczy i społeczny ma bardzo dziwny. Gospodarczy jest niemożliwy do spełnienia. Trzeba ogromnej ilości, ponad 50 miliardów, jak wyliczono. Społeczny trochę zaskakuje. Społeczny też zaskakuje. Nagle się wziął jakiś antyklerykalizm w ruchu Palikota, co jest zupełnie dziwne w naszym społeczeństwie. Absolutnie nie akceptuję tego. Natomiast tu na lewicy pewnie będą się jakieś rzeczy działy, bo ludzie lewicy zasługują na to, żeby mieć ugrupowanie, które jest popierane przez wielu osób z lewicy, a nie jak w tej chwili SLD, tylko przez 8%. No to jest porażka SLD. Myślę, że głównie lidera, który jakiś dziwnie się zachowywał przed wyborami. Panie prezydencie, unieważnił pan przetarg na modernizację sieci tramwajowej. Wiemy, że było 5 ofert. One wszystkie przekraczały możliwości i to, jaka suma miała zostać przeznaczona na ten cel. A przypomnijmy, że to miało być 42 292 740 zł i 14 groszy. Tak, niespełna 43 miliony mieliśmy przygotowane. Ja chciałbym powiedzieć pani i państwu, że jest to już ostatni przetarg, jeżeli chodzi z projektów kluczowych w ramach regionalnego programu operacyjnego. Był przygotowywany 2 lata. Mieliśmy solidny kosztorys, który właśnie opiewał na kwotę niespełna 43 miliony złotych. Uważamy, że jest to bardzo trudne zadanie inwestycyjne, trudne technicznie i że firmy, które mają dzisiaj jednak sporo zadań na rynku polskim do wykonania, trochę się asekurowały. Trochę się asekurowały właśnie tą skomplikowaniem tego zadania i dały taką cenę na wyrost. W tej chwili jeszcze raz to wszystko sprawdzamy, analizujemy, czy ten nasz kosztorys jest zasadny i w ciągu najbliższych kilku tygodni podejmę decyzję, czy ograniczyć zadanie, czy pozostawić tak jak jest, czy ten nasz kosztorys jest jednak dobry. No i ogłosić ponownie przetarg. Panie prezydencie, mnie się też tak wydaje, że Euro 2012 też robi swoje. Dużo zleceń dla wykonawców, dla dużych firm, które jakby zajmują się tą infrastrukturą drogową, obiektami. Firmy się zgłaszają. Do tego przetargu było kilkaset zapytań. W ogóle dzisiaj, żeby skutecznie doszło do przetargu, to naprawdę trzeba dużej cierpliwości i ogromnej pracy. Proszę sobie wyobrazić, że z 300 zapytań to z kolei powoduje, że dwie osoby ciągle pracują. Niektóre są bardzo zaawansowane pytania technicznie. Natomiast ci
przyszli wykonawcy zadają tyle tych pytań głównie z tego powodu, żeby przesunąć ten przetarg na później, bo akurat w tym momencie są zajęci, realizują coś innego, więc coś z tym zamówieniami publicznymi trzeba zrobić, bo każdy przetarg, żeby skutecznie do niego doszło, to naprawdę jest sztuka. My ten przetarg przekładaliśmy nie dlatego, żeśmy my nie byli gotowi, tylko taka ilość zapytań szczegółowych była, ale tak naprawdę to firmy mają gdzieś indziej zajęcie, te, które by mogły to wykonywać i starają się zabezpieczyć sobie ciągłość pracy, więc mają już taką technikę i to jest w świetle prawa, że tak powiem. Przypomnijmy, że ten projekt został podzielony na dwa etapy. Pierwszy polegał na modernizacji 6 wozów tramwajowych i to już jest za nami. Ta część pierwsza została tego projektu zrealizowana. Te wozy tramwajowe już po mieście kursują, wszystko się sprawdza dobrze, a przed nami jest właśnie przebudowa tych torowisk, tak to ogólnie się nazywa tych torowisk. Dotyczy to samych torów tramwajowych, tam gdzie można. Drugi tor jest przewidziany w ramach przebudowy tych torowisk. Chodzi o to, żeby te tramwaje nie tylko ciszej jeździły, ale i żeby drgań takich nie przenosiły. Przebudowane będą jezdnie, chodniki, przebudowane będą przystanki. Chcemy tam, gdzie można, zrobić ścieżki rowerowe. Czyli to jest ogromnie złożony technicznie projekt. Panie prezydencie, podpisał pan umowę na trzeci podetap budowy trasy średnicowej. To niezwykle ważna inwestycja, ogromnie oczekiwana przez mieszkańców, myślę kierowców, która ma połączyć przede wszystkim połączenie węzła autostradowego z drogą krajową nr 55. Tą umowę podpisał pan dokładnie 11 października z panem Grzegorzem Rozmusem, prezesem przedsiębiorstwa budowy dróg SA. Budowa jezdni głównej trzeciego podetapu, tak jak mówiliśmy, trasy średnicowej. Według harmonogramu ta inwestycja ma potrwać 8 miesięcy. Najniższą ofertę dało przedsiębiorstwo budowy dróg spółka akcyjna ze Starogardu Gdańskiego. Trochę niższą na szczęście niż myśmy mieli na to przewidzianą kwotę. Ja się z tego cieszę, bo jest to wykonawca sprawdzony na naszym rynku. Wykonywał nam już kilka modernizacji ulic i jest to solidna firma. To po pierwsze, chciałbym przypomnieć Pani i Państwu, że to zadanie na początku było zadaniem Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad, nie naszego miasta, że myśmy przyjęli dokumentację z rocznym opóźnieniem. No bo proszę zauważyć, za chwilę mamy oficjalne uruchomienie autostrady, a w Grudziądzu nie ma zjazdu. To początkowo było zadanie, którego myśmy nie planowali, ale w wyniku rozmów z ministerstwem, ministerstwo zdecydowało, że my to skuteczniej zrobimy, więc tą dokumentację przekazano nam z rocznym opóźnieniem. 8 miesięcy z wyłączeniem miesięcy zimowych, także zobaczymy jak to będzie, bo tu jednak aura ma duży wpływ na te prace drogowe. Po środku tego zjazdu jest węzeł, my go nazywamy węzeł Konstytucji 3 maja, który skomunikuje ten zjazd z osiedlem Rządz i z osiedlem Mniszek po to, żeby można było wjechać niekoniecznie z drogi krajowej na autostradę, ale w połowie tego zjazdu. Dodatkowe 3 miesiące będą właśnie na budowę tego węzła Konstytucji 3 maja. Myślę, że jeżeli aura dopisze, to za rok o tej porze powinien być już Grudziądz i region skontaktowany, skomunikowany z autostradą. Panie prezydencie, mówiąc właściwie kończąc ten wątek, o którym mówimy, o inwestycjach, trzeba powiedzieć jasno, że miasto musi się zadłużać, wkłady własne, też wnioski o płatność troszeczkę się jednak przesuwają. Mamy takie zasady. Stosujemy, że przy inwestycjach pierwszeństwo mają te inwestycje, gdzie jest dopłata z zewnątrz. I tego się trzymamy. Odkładamy na razie na inwestycje miejskie, inne, gdzie w 100% musimy pokrywać, po to, żeby mieć na wkład własny. My się zadłużamy, ale niepokoju nie ma. Nasze zadłużenie jest, jeżeli wykonamy ten budżet, to będzie około 35%, przy urzędowych, statutowych 60%. Jakie mają inne miasta? Jakie mają inne miasta, także my mamy jeszcze możliwości inwestowania. Niedługo, w 2012 roku, pewnie będziemy się przygotowywać do kolejnego budżetu unijnego na lata 2014-2020. Zobaczymy, jakie tam będą priorytety w tym budżecie, ale samorządy powinny być przygotowane. A póki co musimy kończyć te inwestycje, które były wcześniej przez nawet kilka lat przygotowywane. Teraz, proszę Państwa, mi się bardzo miły akcent w naszym programie. Otóż grudziąckie
Spichlerze zostały wyróżnione, właściwie zajęły drugie miejsce w plebiscycie National Geographic na 7 nowych cudów Polski. Bardzo dziękuję tym wszystkim spośród Państwa, którzy oddali swój głos SMS-owy. To były rzeczywiście takie spontaniczne głosowanie, bo niektórzy z tych właśnie, którzy są w tej siódemce, w sposób zorganizowany głosowano, na przykład Pałac w Kozłówce, który wygrał tą całą klasyfikację National Geographic Traveler, to do biletu dawano taki kupon z informacją, że można głosować i tak dalej, więc to był taki sposób zorganizowany. No myśmy nie mieli, u nas były tylko apele i mediów, i moje apele, żeby głosować. Na szczęście mieszkańcy, myślę, że nie tylko Grudziądza, ale i regionu, pewnie Polski też, bo nasze spichlerze, oprócz tego, że są fascynujące, to w ostatnim czasie myśmy je oświetlili i to jeszcze na finiszu tej kampanii spowodowało, że tych głosów było jeszcze więcej. Byłem oczywiście na tej uroczystości wręczenia tych wyróżnień w Warszawie i taki jeden wniosek, że te nasze przysłowia się jednak sprawdzają. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Często tak jest, że chodzimy po tych ulicach z głową na dół, a nie patrzymy do góry, a tam w budownictwie, w zabytkach są przepiękne detale, które potem są wyeksponowane i one są jeszcze ładniejsze. Młodzi ludzie bardzo oczekują tej inwestycji skateparku. Odbyły się takie konsultacje. Zastanawiano się podczas tych rozmów nad lokalizacją, nad tym, jak wyposażyć to miejsce. To jest realna inwestycja? My mamy jeszcze sporo takich inwestycji do wykonania, które idą w kierunku oczekiwań mieszkańców, tych młodszych i tych starszych, ale skoncentrowaliśmy się wcześniej na tych dopłatach do inwestycji, które są finansowane ze środków zewnętrznych, odkładając te 100% nasze płatności na później. Ale ta inwestycja no już dojrzała do tego, żeby ją zrobić, bo młodzież od czasu do czasu pisała do mnie różnego rodzaju prośby w formie zorganizowanej. Ja się z nimi spotykam w różnych miejscach, do tego tematu wracają. Rodzice też mówią, bo mają w domu tych deskorolkowców. I zdecydowaliśmy, żeby to młodzież powiedziała, w którym miejscu naszego miasta chce, żeby ten skatepark był i z jakich elementów, żeby się składał. Tam były, z tego co pamiętam, na tym pierwszym spotkaniu były 3 lokalizacje. Lotnisko, Rządz i Strzemięcin. Jeżeli chodzi z punktu widzenia naszego, czyli urzędu, to najbardziej przydatny jest Strzemięcin. Mamy tam wszystkie media, jest prąd, jest odwodnienie. Wystarczyłoby tylko monitoring i oświetlenie i tam by był skatepark taki prawdziwego zdarzenia. Natomiast spotkamy się jeszcze raz z młodymi ludźmi. Myślę, że to jest 18 października, już tam taka data wyznaczona, zaproponowana, gdzie ta młodzież miała się zastanowić, jakie urządzenia by chcieli tam mieć w tym skateparku w pierwszej kolejności, bo pewnie wszystkich marzeń nie da się spełnić. No i będziemy to realizować w przyszłym roku. Jeszcze o sporcie. 5 orlików już jest w Grudziądzu. Ja pamiętam, kiedy pan tutaj był w studiu, jak ruszał program Moje Boisko Orlik 2012, mówił pan, że takim spełnieniem byłoby 5 boisk wielofunkcyjnych, ale ja wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ten 5 został oddany, ale w przyszłym roku jest ostatni jakby etap tego projektu i ma pan apetyt na jeszcze jednego. Tak, no mi się marzy jeszcze jeden co najmniej orlik w Grudziądzu, ale ja też bym chciała, żeby te orliki były tak równomiernie rozłożone, patrząc na mapę miasta. Nie wszędzie się da, bo nie ma terenu. Ostatnio prowadzę rozmowy już zaawansowane z wojskiem w sprawie przekazania stadionu przy ulicy Słowackiego i tam by się ten orlik zmieścił. Gospodarzem byłaby szkoła podstawowa numer 9, która jest o ulicę obok, przy ulicy Fortecznej. Natomiast ostatnio mamy nowy pomysł, mianowicie tereny przy szkole podstawowej numer 9 należą do miejskiej spółki, do MPGN. I być może tam się uda przy samej szkole ten orlik umiejscowić. Nie byłby taki duży jak na przykład ten na Olimpii, ale też spełniałby swoje zadanie, czyli byłoby boisko ze sztucznej trawy do piłki nożnej oświetlone, byłyby boiska do koszykówki, do piłki ręcznej. Analizujemy to w tej chwili. Ja już to zgłosiłem do pana marszałka, więc gdzieś na pewno będziemy robić. A w tamtej części miasta taki orlik na pewno ma uzasadnienie. Byłby to 6.
No i byśmy skorzystali z tego programu do końca, jak to się mówi. Ważne też, żeby te orliki były wykorzystane. Dziękuję Państwu dzisiaj już za uwagę. Moim Państwa gościem był prezydent Grudziądza, pan Robert Malinowski. W studiu się jeszcze z pewnością spotkamy, bo trwają prace nad budżetem miasta na 2012 rok i będzie o czym rozmawiać, panie prezydencie. Ja bardzo dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję Państwu. Państwu za uwagę. To był Skaner Grudziądza. Na kolejny program zapraszam jak zwykle za tydzień w piątek. Do zobaczenia.